że w perspektywie mojej naukowej, historycznej, takim kołem zamachowym, to nie jest odkrywcze, to jest dla wszystkich zupełnie jasne, była jednak sprawa lustracji. To prawda, że prezydent Wałęsa po powrocie z Moskwy złożył formalny wniosek, czy skierował pismo do marszałka Sejmu, w którym powiedział, że utracił zaufanie wobec rządu Jana Olszewskiego, ale to, co jakoś zdeterminowało samego prezydenta Wałęsy, jak i tą koalicję, którą później słusznie nazywano koalicją strachu, to była sprawa lustracji. Chciałem Państwu zacytować kilka, myślę, bardzo reprezentatywnych wypowiedzi prominentnych polityków tej koalicji strachu, a czasem również znaczących polityków obecnego układu rządowego. Wybrałem dla Państwa między innymi wypowiedź Michała Boniego. To bardzo, bardzo ważna postać tego, co działo się na przełomie maja, czerwca 1992 roku. On po uchwaleniu przez Sejm tej uchwały lustracyjnej z 28 maja 1992 roku, że tak powiem, od razu jako jeden z pierwszych wyrwał się do głosu, można powiedzieć, że brał udział w takiej pierwszej kampanii przeciwko w ogóle idei lustracji. I dla niego, czego on nie ukrywał, podkreślał to wielokrotnie, sprawa uchwały lustracyjnej była końcem pewnej epoki. On pokusił się o pewną historiozoficzną refleksję na temat tego, co się stało w Polsce 28 maja 1992 roku. I powiedział 29 maja coś takiego. To, co obserwujemy obecnie, jest końcem pewnej formacji umysłowej. Jest końcem tego modelu polskiej inteligencji, jaki powstał po powstaniu styczniowym. Jest końcem pewnego etosu przez te trudne 120 lat ze zmiennymi doświadczeniami. W etosie tym i polskiej opinii publicznej dominował prymat prawdy nad manipulacją efektywnością. Obrona wartości jest wyśmiewana. Sejmowym władzem, jakim jest Janusz Korwin-Mikke, przywdziać może niepasujący do niego kostium katona, oby się nie okazało, że kata. Nie ma w tej okrutnej, hazardowej grze parlamentarnej ani wygranych, ani przegranych. Zaczęła przegrywać polska racja stanu. I później zaczął brać udział, można powiedzieć, w takiej kampanii, nienawistnej kampanii, głównie przeciwko ministrowi Macierewiczowi, kiedy przeczytał na tej słynnej liście, głównie nazwanej listą Macierewicza, swoje nazwisko. Przypomnę Państwu, że dopiero w 2007 roku, tutaj gdzieś nieopodal na korytarzach sejmowych, płacząc, przyznał się do tego, że podpisał zobowiązanie do współpracy, ale oczywiście zobowiązanie do współpracy z Służbą Bezpieczeństwa, ale oczywiście to już pana ministra Macierewicza i rządu Jana Olszewskiego, którego tak brutalnie atakował za wykonanie woli Sejmu Polskiego z maja 1992 roku, oczywiście nie przeprosił. Drugi cytat, myślę, że bardzo znaczący, który pokazuje determinację tej koalicji strachu, żeby ten rząd Jana Olszewskiego jak najszybciej wywrócić ze względu na lustrację, jest wypowiedź Jacka Kuronia. W jednym ze swoich pamiętników opisał swoją rozmowę z 2 czerwca 1992 roku na takim raucie w ambasadzie włoskiej z Mieczysławem Wachowskim. Napisał Kuroń coś takiego. Powiedziałem mu, że teraz po zgłoszeniu uchwały lustracyjnej już rozumiem, że nie ma rady. Trzeba przepędzić szkodników. Mietek popatrzył na mnie uważnie i powiedział, ale do tego przepędzenia trzeba się bardzo poważnie przygotować. Co zrobić? Zapytałem. Przydałby się wam jakiś rolnik jako kandydat na premiera. Proszę Państwa, następnego dnia, to znaczy 3 czerwca, kandydatura Waldemara Pawlaka została wstępnie dogadana między Wałęsą, Mazowieckim, Geremkiem i oczywiście liderami Polskiego Stronnictwa Ludowego. I trzeci cytat, bardzo ważny, bo dotyczy obecnego premiera, dla którego również uchwała lustracyjna była no jakimś strasznym koszmarem. I tutaj posłużę się bardzo ważnym, interesującym, wyjątkowym w jakimś sensie dla tego środowiska liberałów ówczesnych gdańskich, cytatem z Jacka Merka, który w takim wywiadzie dla Teresy Kowańskiej napisał, czy powiedział coś takiego. Rano, 4 czerwca 1992 roku, odbieram telefon od Donalda. Tusk jako przewodniczący klubu parlamentarnego prosił mnie o natychmiastowy przyjazd do Warszawy, obecność obowiązkowa.
Dzwonił zresztą nie tylko do mnie, ale do wszystkich członków klubu. Więc ja szybko do banku otworzyłem posiedzenie, pobyłem z 2 godziny i w samochód. W Warszawie zjawiłem się między 5 a 6 po południu. Kamienne twarze. Pytam, co się stało. Donald mówi, wyciągnęli teczki, trzasnęli w 3 od nas. Co robimy? Ja, to co? Atakujemy. Tusk mówi, wiesz, jedyne, co można zrobić, to obalić ten rząd. Więc widzicie Państwo, że po prostu jakby głównym powodem tego szybkiego procedowania nad obaleniem rządu oczyskiego była sprawa lustracji. I 2 ważne cytaty, w jakimś sensie korespondujące z tym, co mówił Krzysztof Wyszkowski i pan minister Naimski. Że ten rząd Jana Olszewskiego był jakby autentycznym zerwaniem z tą linią okrągłego stołu. Pewien paradoks, powołał się nawet na wystąpienie sejmowe Stefana Niesiołowskiego właśnie z tej nocy teczek, kiedy on dokładnie użył takiego argumentu, że to jest rząd autentycznego zerwania z PRL-u, ale w jakimś sensie również właśnie zerwania z tą zmową okrągłego stołu. I 2 architekci tego okrągłego stołu, Jaruzelski i Kiszczak, również nie wytrzymali i po obaleniu rządu Olszewskiego gratulowali tej koalicji strachu, zwłaszcza Wałęsie, tego wszystkiego, co zrobili. Najpierw Jaruzelski. Rad jestem, że sprawy zostały opanowane. Chcę podkreślić w tym szczególną rolę Lecha Wałęsy. Teraz 2 cytat Czesława Kiszczaka. W moim przekonaniu był o wiele ważniejszy. Nie sądziłem, że ci, którym władzę przekazaliśmy nieomal na złoconym talerzu, będą postępowali tak, jak postępują. Nie sądziłem, że zostanie rozpętana afera teczkowa, że Sejm przyjmie uchwałę lustracyjną ze wszystkimi jej konsekwencjami. Nie po to organizowaliśmy okrągły stół, nie po to byłem jednym z jego konstruktorów, by działo się to, co się dzieje. Był to najdogodniejszy moment do oddania władzy. Przeciwnik był tak osłabiony, że uznaliśmy, że odbędzie się bez jakichkolwiek awantur. Inna rzecz, że nie przewidzieliśmy, iż rząd premiera Mazowieckiego, że grupa mądrych ludzi z obozu Solidarności tak łatwo odda władzę oszołomom politycznym. Zakładaliśmy, że to będzie stabilna władza. Widzicie więc Państwo, że po 4 czerwca mamy tak naprawdę do czynienia z pewną rekonstrukcją tego układu okrągłego stołowego. I wszyscy jakby uczestnicy tego okrągłego stołu co do tego się zgadzają i dlatego w tej koalicji strachu zostali zjednoczeni. Chciałem też podzielić się taką drugą refleksją, w moim przekonaniu bardzo, bardzo ważną, która mi się nasuwa po lekturze różnego typu pamiętników, materiałów z tego roku 92 i później, ale również nasuwa mi się, obserwując to wszystko, co dzieje się w Polsce w ostatnich 5 latach. Wydaje mi się, że w jakimś sensie ludzie obozu niepodległościowego patriotycznego, którzy tworzyli rząd Jana Olszewskiego, przynajmniej tak mi się wydaje, to się zastrzega, w 92 roku jakby nie dostrzegali pewnej brutalności, bezwzględności ludzi, którzy obalili ten rząd. I myślę tutaj przede wszystkim o tym, na przykład, co się stało z materiałami archiwalnymi dotyczącymi Lecha Wałęsy. Myślę, że większość urzędników, może bym z tej grupy tylko wyłączył pana ministra Naimskiego, który pewien bezpiecznik wprowadził do dokumentacji, że tak powiem, państwowej, która potwierdzała, że w archiwach Urzędu Ochrony Państwa były materiały obciążające Lecha Wałęsę, wskazujące na fakt współpracy agenturalnej, ale jakby wszyscy założyli, że tak mi się wydaje przynajmniej, że te materiały nie mogą zginąć bez powrotu, że mimo wszystko są między nami różnice, że jest ten rząd w jakimś natychmiastowym, warunkowym trybie po prostu odwoływany nocą, ale jednak, że archiwa nie pomogą. Teraz to wszystko, co się stało 4 czerwca 1992 roku, pokazało, że ta formacja jest zdolna nawet do tego, żeby nie tylko wyczyścić materiały archiwalne z lat 70., które dokumentowały tą współpracę agenturalną Wałęsy z Służbą Bezpieczeństwa, ale również dokonać zniszczenia dokumentacji już wytworzonej nawet przez Urząd Ochrony Państwa. Myślę, że jakby tej bezwzględności jeszcze w 1992 roku w jakimś sensie nie dostrzegamy. Tutaj jak powiedziałem, że z tej opinii wydaje mi się, że należy wyłączyć pana ministra Naimskiego, to mam na myśli ten protokół, o którym zresztą pan Naimski mówił w Opinii Rzeczpospolitej, który jakby dokumentował, spisywał wszystkie materiały archiwalne,
werbalne, które Urząd Ochrony Państwa na dzień, czy na noc, 4 na 5 czerwca posiadał. To jest rzeczywiście dokument fundamentalny, który stał się jakby podstawą naszych prac w Instytucie Pamięci Narodowej w 2006-2007 roku, kiedy z Piotrem Gąbarczykiem i Januszem Kurtyką pracowaliśmy nad książką o przeszłości agenturalnej Lecha Wałęsy. Bo można powiedzieć, był takim drogowskazem. To był dokument, który pokazywał jakby ilość materiałów, które Urząd Ochrony Państwa posiadał, a z drugiej strony no to wszystko, co się później stało z tymi materiałami. Że te wszystkie dokumenty zostały brutalnie, rzecz ujmując, ukradzione, były wożone po nocach do Kancelarii Prezydenta i później zostały ukradzione. Trzecia refleksja, na którą chciałem zwrócić uwagę, która wydaje mi się niezwykle ważna, to co po latach, mając na myśli przede wszystkim ten lincz medialny, któremu podlegał świętej pamięci prezydent Lech Kaczyński, Piotr Zaremba nazwał przemysłem bogatym. To jest po 4 czerwca, można powiedzieć, że to jest jakby mamy z tym przemysłem bogatym po raz pierwszy do czynienia. To wszystko, co się w tamtym czasie działo, jest niezwykle podobne do tego, co się działo po roku 2005 wobec prezydenta Kaczyńskiego i później oczywiście przede wszystkim wobec rządu Jarosława Kaczyńskiego. Tutaj warto powiedzieć, jak ten przemysł pogardy właśnie po roku 1992 funkcjonował. I tak mi się wydaje, że w jakimś sensie analogia jest właśnie w tym okresie po roku 2005. Czy ten przemysł pogardy tworzyli bardzo często ci sami ludzie, którzy tworzyli przemysł pogardy po 2005 roku. Janina Poradze-Paradowska, Tomasz Lis, Gazeta Wyborcza, te same nazwiska, te same tytuły prasowe zaangażowane w walkę z tą formacją, która tworzyła rząd Jana Olszewskiego. Ale zaangażowano również w ten przemysł pogardy instytucje państwowe. To też analogia, zwłaszcza po roku 2007. Tak jak minister Macierewicz miałby zostać, czy pojawił się wniosek pozbawienia go immunitetu poselskiego po 2007 roku, taki sam analogiczny wniosek skierował w 1996 roku Stanisław Iwanicki, minister sprawiedliwości w rządzie, czy prokurator generalny, teraz nie pamiętam, Hanny Suchockiej. Procesy, które były wytaczane ministrowi Macierewiczowi za to, że ujawnił tajemnicę państwową. No, wiecie Państwo, to się dzieje na naszych oczach również w związku z likwidacją wojskowych służb informacyjnych. Zaangażowanie tajnych służb, to jest bardzo ważny element tej kampanii nienawiści, z którą mieliśmy do czynienia po roku 1992. Taka słynna książka Widma Bezpieki, wydana przez Aleksandrę Jakubowską, Daniela Wilczaka i Jacka Podgórskiego, z charakterystyczną okładką. A to twarz Antoniego Macierewicza i te oczy zasłonięte takim paskiem, co miało sugerować, że jest postawiony w stan oskarżenia. Jacek Podgórski, proszę Państwa, po latach, kiedy na światło dzienne wyszły materiały tak zwanego zespołu Jana Lesiaka, okazało się, że był kadrowym funkcjonariuszem Urzędu Ochrony Państwa. I Urząd Ochrony Państwa w ramach tych operacji związanych z działalnością pułkownika Lesiaka prowadził właśnie działania dezintegrujące to środowisko, które tworzyło w 1992 roku rząd Jana Olszewskiego. Ale żeby nie mówić tylko o tych negatywach, chciałem na końcu dwa zdania powiedzieć o czymś, co wydaje mi się optymistyczne. Przede wszystkim trwałość tej formacji niepodległościowej, patriotycznej, która tworzyła ten rząd. Po drugie, oddziaływanie tego środowiska, można powiedzieć, inspirujące na wiele osób, które przed 1992 roku jakby nie zdawało sobie sprawy, albo ignorowało właśnie te wszystkie informacje, na przykład na temat głębokości polskiego postkomunizmu. Mam w pamięci na przykład taką swoją rozmowę z profesorem Andrzejem Zyberkowiczem, który powiedział, dla mnie 4 czerwca jest inspiracją. Jest momentem, kiedy ja się w jakimś sensie odmieniam. No oczywiście dla mnie też to było bardzo ważne. Miałem 19 lat, oglądałem obalenie rządu Olszewskiego i
no w jakimś sensie mnie to zainspirowało również do tego, żeby się tym wszystkim w sensie naukowym zajmować. Ale co jest dla mnie może najistotniejsze, to pewien potencjał kompetencji, który wynieśli ludzie związani z obozem władzy, z rządem Jana Olszewskiego, właśnie z tych 5-6 miesięcy pracy w tym gabinecie. Teraz taka moja osobista refleksja, ja dzięki panu ministrowi Macierewiczowi zostałem przewodniczącym komisji do spraw likwidacji WSI, to pewnie nieprzypadkowo jakby w grupie osób zaangażowanych w likwidację WSI spotkałem osoby zaangażowane również w pracę na rzecz lustracji w roku 92, żeby się tutaj odwołać do przykładu szefa Wydziału Studiów usytuowanego przy gabinecie, czy w gabinecie ministra spraw wewnętrznych w 92 roku Piotra Wojciechowskiego. I myślę, że to jest bardzo ważne, że środowisko niepodległościowe jakby po raz pierwszy dzięki uczestnictwu w tym, można powiedzieć, incydencie, jakim był rząd Jana Olszewskiego, nabył pewne kompetencje, które przydały się również za kilkanaście lat przy okazji rządów